Anna Mostowska Matylda i Daniło Powieść Żmudzka. W starych archiwach znalazłam napisany ręką prababki mojej manuskrypt pod tytułem Matylda i Daniło Powieść Żmudzka. Prababka pisze, iż tę opowieść słyszała od swojej babki, która się jej nauczyła od swojej matki. A ta jej mówiła, iż w czasie jednej swej podróży na żmudź, skąd sama rodem była, opowiadano jej te historie w miejscu, gdzie miała się ona wydarzyć. Nie ręczę, że w niektórych szczegółach nie jest cokolwiek przesadzona, bowiem przez tak wiele ust przeszła, że niepodobna gdyby jakich zmian nie doznała. Do tego jak zwykle w tych wiekach, w których mało było piśmiennych kobiet, prababka moja bardzo źle pisała, zwłaszcza iż używała wyrazów w naszych czasach prawie niezrozumiałych, co wiele sprawiło mi trudności w przepisywaniu tego rękopisu. O prawdziwości treści jego Wątpić mi jednak nie wolno, bo jak słyszałam w dzieciństwie, prababka moja była bardzo uczciwą kobietą, która nie cierpiąc fałszu, nigdy od prawdy się nie oddalała. Jestem więc przekonana, że prawdziwą historię przekazuje, nic nie przydając ani nie ujmując manuskryptowi. Polecając to pismo opiece ponurego ducha N. opowieść prababki mojej Zaczynam. Na Żmudzkiej ziemi, od tej strony, gdzie się granica Infland zaczyna, znajduje się wielka puszcza, przy której stoją wspaniałe rozwaliny starożytnego zamku, niegdyś przez kawalerów krzyżackich jeszcze zbudowanego. Ten zamek na wysokiej wystawiony górze, po lewej stronie ma bagna i niedostępne lasy, wieczne siedliska drapieżnych zwierząt. Lecz jeśli to położenie przykre się wydaje wędrującemu, z ukontentowaniem może on zwrócić swe oczy ku prawej stronie tej okolicy, gdzie rozległe łąki, które kilka małych strumyczków wężem się kręcąc ożywia, a także rozmaite gaje, liczne trzody i gdzie niegdzie wesołych wieśniaków siedliska, czynią te miejsca jednymi z najpiękniejszych, które dotąd widziałem. "Kiedy zmuszona okolicznościami podróżowałam przez tę krainę i..."